Jest kolejna drama, widzowie. Kolejna drama z Lexi. No, jest grubo. Sprawdźmy, co Lexi wrzuciła na Instastory, która już usunęła. Wiadomość do wszystkich dziewczyn, które spotykają się z typami, którzy dzielą rachunek na pół na pierwszej randce. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, naprawdę. Dzięki wam my nie musimy się z nimi spotykać. Stay strong. Stay strong, sis. Jesus. Nie, no ona musi trollować. Nie mogła tego powiedzieć na serio. Ja jestem zdania, że w związku facet musi za wszystko płacić, a nie ma swojego budżetu, ale kobieta może mieć. Ja jestem tego zdania, widzowie. Nie no, ostatnio żartuję. Bottom G, żartuję, kurwa. Pojechał was? Jesteście niepoważni, kurwa? Nie, ja powiem wam tak. Moja opinia w tym temacie. Jeśli zapraszam na przykład dziewczynę na kolację, na randkę, no to myślę, że jest to gdzieś tam w moim interesie, że się ją zapraszam, no to za nią zapłacę z grzeczności, z bycia dżentelmenem i mega ziomkiem, mega fajnym chłopakiem i zajebistym mężczyzną. Natomiast jeśli na przykład idziecie na przykład na obiad, tak o, nie wiem, jesteście na mieście, mówisz, że jestem głodny, ja też, idziecie na przykład do Sfinksa i na przykład, jeśli nie jest to typowa randka i na przykład siedzicie i przychodzi czas zapłaty, to jeśli dziewczyna sama z siebie nawet nie powie na zasadzie, dobra, spoko, ja mogę zapłacić za siebie, nawet wiecie, o co chodzi, nawet się nie odezwie, no to jest to chujowe dla mnie, bo uważam, że z grzeczności nawet mogłaby powiedzieć, że dobra, zapłacę za siebie. I wtedy ty jako facet możesz powiedzieć, luz, mogę zapłacić. Wiesz, o co chodzi? Jakby fajnie jest usłyszeć, że ktoś jest w stanie zapłacić za siebie, bo tu chodzi o sam fakt zrobienia komuś przyjemności, co nie? I na przykład też może być tak, że nie wiem, że załóżmy, idziecie i mówisz, dobra, nie musisz płacić, ja zapłacę. A na przykład ta dziewczyna jest fajna i jest mądra, no to na przykład, nie wiem, wracacie do domu i chcecie zakupić jakieś przekąski w Żabce. Wchodzicie po przekąski w Żabce, kupujecie i ona mówi, dobra, to ty zapłacisz za obiad, ja zapłacę za to. Chłopie, no kurwa, to jest zachowanie godne kurwa podziwu. Ale jak jesteś takim kurwa dziwakiem jednym, że po prostu uważasz, że wszystko ci się należy i za wszystko masz płacić, znaczy płacić ma twój facet, no to coś jest kurwa nie tak, moim zdaniem. Tym bardziej, jeśli na przykład dziewczyna wie, że jej chłopak na przykład, no nie wiem, nie zarabia dużo, załóżmy, nie? No to kurwa, mogłaby zaproponować na przykład, że zapłaci za siebie, no nie wiem, co to jest kurwa za problem. Wiesz, co chodzi? No to jest dla mnie dziwne w kurwa, stary, nie? Albo na przykład też jest spoko, że no nie wiem, na przykład jednego dnia ty płacisz, drugiego dnia twoja dziewczyna płaci, albo nie wiem, no załóżmy, że 3 dni ty pod rząd, później ona 3, no to kurwa, no to jest takie stare, że fajnie jest, jak dziewczyna też sama proponuje od siebie, nie? Że dobra, to teraz ja zapłacę, dobra, jemy w maku, dobra, to teraz ja zapłacę, to teraz, wiesz, jakby nawet wysuwa sama proponuje, nie? To jest miłe po prostu dla faceta, że wie, że nie jest kurwa obskubywany ze wszystkiego, rozumiesz? No a chciałem się pochwalić, widzowie. Ostatnio kupiłem Zuzie kwiatki i ostatnio jak się spotkaliśmy tydzień później, to Zuza mi kwiatki kupiła. Pierwszy raz kwiatki dostałem od dziewczyny. Fajne uczucie. Dziewczyny, kupujcie swoim facetom kwiatki też. To jest miłe. To jest takie... Albo nawet nie kwiatki, kurwa, nie wiem, jakąś czekoladkę, może, to też jest fajne. Ja ogólnie mam wrażenie, że faceci nie są przyzwyczajeni w ogóle do dostawania prezentów. I jak kurwa im dziewczyna daje prezent, to czy kurwa przez tydzień się tym cieszą, stary. Nawet jak to jest jakaś jedna czekoladka. Myślę, że dużo facetów może to potwierdzić. Że ogólnie jakby jest, przez to, że jest jakiś taki stereotyp zjebany, który sprawia, że faceci muszą za wszystko płacić, wiesz, zodzi, to jakby są już nieprzyzwyczajeni do tego i jak nagle ktoś im daje prezent, to oni tak, ja pierdolę, ale jestem szczęśliwy. Nawet jak jedna czekoladka, wiesz, zodzi, no pewnie bracie mega z tym reluje. No, chuj z tego, jak po tygodniu zdechnie ten kwiatek, ale to jest, chodzi o gest, rozumiesz? To chodzi o gest. I na przykład, o, jest też spoko, jak na przykład, no nie wiem, załóżmy, że dziewczyna, no nie wiem, no nie stać ją na przykład, żeby faktycznie zapłacić za obiad, no bo załóżmy, załóżmy, że nie stać, ale na przykład zapłacić za nią i ona na przykład na następny raz właśnie ci kupi jakąś czekoladkę może, albo coś, to moim zdaniem też jest miłe, sam fakt, że coś daje od siebie, to też jest miłe, nie tylko dupy, nie, bo takie przekupywanie seksem to też jest zjebane, że wiesz, ty kupujesz dziewczynie jakiś prezent, a ona, ty kupujesz na walentynki prezent, a ona na walentynki ci po prostu daje dupę, no zajebiście, kurwa, fajnie, mega prezent, wiesz, zodzi, no to wiesz, nawet sama czekoladka jest fajna, nie, no tak jest, widzowie, tak uważam, taka jest moja opinia, można zawsze dać czekoladki, dupy, no tak, no wiadomo, że tak, ale no, wiecie, no tak to jest, można zawsze pakiet zrobić, nie, podobno Maja Staśko to skomentowała, ło, ej, faktycznie, gdzie jest Maja Staśko, kiedy trzeba walczyć z przedmiotowym i krzywdzącym traktowaniem mężczyzn, OMG, dopiero to zauważyłam, co to ma być, jest reakcja od Maji Staśko. Teraz już wiadomo, co można o tym myśleć. Maja Staśko wspiera mężczyzn. Szacun. W końcu ktoś po naszej stronie się postawił. Udawana reakcja pod atencję.
Nie, no może nie. Może nie, może właśnie jest z nami.